Czy ty kiedykolwiek widziałaś polski program Top Model? Tak. Uważasz, że ma on wiele wspólnego z prawdziwym modelingiem, czy nie wiem? Nie za dużo. Znaczy, w, nie wiem, sytuacje, kiedy zmuszają cię do opozywania topless, nie ma czegoś takiego. Nie chcesz, nie musisz. Czasami zdarza się, że stracisz pracę, ale no nie ma po prostu takiej opcji, żeby ktokolwiek cię zmuszał. Od razu pytają się, zanim cię zabukują, zanim wezmą cię do pracy, to pytają się, czy ci to pasuje, czy nie. Jak nie, to nie ma żadnego problemu. Znaczy, no niektóre sytuacje oczywiście, że jakieś sesje i tak dalej, no to jakoś tam pokazuje to świat, ale wydaje mi się, że w trochę niewłaściwy sposób jest to pokazane i potem ludzie tworzą sobie takie właśnie fałszywe, wyobraże złe wyobrażenie na temat modelingu.